Hiszpania tajemnicza, ta Hiszpania ukryta, którą pokażę z bliska. Witam ponownie. Jesteśmy nadal w Komarce Matarania i zbliżamy się do miejscowości zwanej Val de Robles. Miejscowości, którą bardzo polecam do odwiedzenia, gdy jesteśmy, to właściwie perła w koronie tej okolicy. I znajduje się 193 km od prowincji Teruel, od stolicy i na wysokości 508 metrów. Także będziemy jechać w tą stronę i zobaczymy ponownie to miejsce. Okolica bardzo pozytywna i sprzyjająca dla bytowania ludzkiego. Także tutaj osadnictwo w tym regionie Val de Robles rozpoczynało się już między neolitykiem a paleolitykiem. I znaleziono tutaj liczne narzędzia kamienne z tamtych czasów. W czasach iberyjskich też tutaj było osadnictwo. Praktycznie nie było przerwy. Zawsze tutaj mieszkali ludzie w tej okolicy. Jesteśmy już w Val de Robles i co naszym oczom się ukazuje zaraz po zaparkowaniu auta, to zamek. Budowla piękna, chroniona i już uznana jako zabytek w 1931 roku. I jeśli chodzi o tą główną bryłę, to w 1383 aż do 1411 roku. Wtedy zaczęto całą przebudowę tego parteru. Potem już stawiano kolejne pierwsze piętro, aż do trzeciego piętra. I to już w kolejnych latach powstawały. Przyglądamy się rozlicznym detalom, jakie zdobią ten zamek. Przed zamkiem o nieregularnym wielobocznym rzucie znajduje się po drugiej stronie szeroki plac apelowy. I on już został zmodernizowany w 1539 roku jako główne wejście. I tam, w tamtą stronę też się wszło, w stronę kościoła. I parter ma dwa skrzydła zbudowane, prawie pod kątem prostym, w którym mieszczą się stajnie, piwnice, lochy i sala recepcyjna. I na piętro prowadzą dwie klatki schodowe, co to jest bardzo ciekawe. I skupia się na kącie parteru najważniejsze pomieszczenia zamku. I tam jest też jadalnia, kuchnia z przyległymi spiżarniami, sale posiedzeń, biblioteka oraz pomieszczenia biskupa i burmistrza zamku. I ta kondygnacja jest tą, którą skupia największe walory artystyczne budynku i posiada najwyższe pomieszczenia. Także warto zobaczyć i zwiedzić ten zamek, bo jest bardzo dobrze zachowany i wiele rzeczy można w nim zauważyć. A drugie piętro ma dwie różne strefy. Jedną na kwatery dla służby, a drugą wokół podniesionego patio dla wygody właścicieli. I wreszcie w najwyższym punkcie zamku biegnie blankowany korytarz dla straży.
Oprócz zamku koniecznie trzeba w Valle de Robles zobaczyć kościół. Jest to dzieło w dwóch etapach budowane, co będziemy mogli zauważyć z drugiej części XIV wieku i potem już w późniejszych latach był kończony. I taki kościół właśnie jednonawowy, trzyczęściowy, z siedmioboczną apsydą, z bocznymi kaplicami na odcinkach. Wszystkie sekcje i kaplice nakryte są sklepieniem żebrowym, jak również trybuna, która znajduje się w kaplicy pierwszej części i jest prostokątna. I pomiędzy apsydą a pierwszą sekcją kościoła z boku stoi ośmioboczna dzwonnica podzielona na dwa korpusy, pierwszy bez otworów i drugi z ostrołukowymi oknami, z których mieszczą się dzwony. I do samego kościoła wchodzi się przez piękne drzwi, które tworzą harmonijną całość z wykończającym go rozetą. I wejście to składa się z 11 ostrołukowych archiwolt, a jego dekoracją określają ciągłe fryzy z eskapitelami, ze scenami roślin, zwierząt i proroków i po lewej historii Noego i roślin oraz Pantokratora. I po bokach znajdują się monumentalne rzeźby na zwierzęcych cokołach, przedstawiające zwiastowanie i ofiarowanie kościoła, uwieńczone z jednej strony z ucieczką z Egiptu, a z drugiej świętego Józefa. Ciekawe rzeczy można właśnie zobaczyć tam w tym kościele, przyjrzeć się architekturze i z jaką harmonią to wszystko budowano. I co też jest ważne, wewnątrz światło wpada przez dwie rozety i okna apsydowe, a także przez dwa otwarte okna w murze oddzielającym. I wspomniane światło służy do oświetlania dekoracji, sporników i zworników, z których wyróżniają się te z galerii reprezentowane. Także ciekawa i warta przyjrzenia się struktura archeotektoniczna. W mieście pojawiają się oczywiście też motywy podków, które wkładane są nawet w te najważniejsze budowle dla ochrony. Byłam już w Valle de Robles i zwiedzałam ten zamek, kościół i inne miejsca. Polecam jeszcze raz w tym odcinku, by skorzystać z biura, które znajduje się w centrum miasta, i tam przewodnicy za niewielką kwotę oprowadzają długi czas po mieście i pokazują właśnie ciekawostki, tak jak te tutaj. Dlaczego kiedyś malowano na niebiesko fasady? Kamienne fasady pokrywano gipsem i malowano na niebiesko, gdyż podczas różnych epidemii tak sądzono, że w ten sposób zabezpiecza się gipsem ściany, a niebieski kolor też działał ochronnie. I wiele tych miejsc zostało wtedy pokrytych takimi tynkami. Teraz jest
czas, kiedy w wielu miejscach, a właściwie w większości, pospadały już te tynki gipsowe i pod spodem ujawnia się to, co kiedyś miały ukryte. Także te wszelkie znaki możemy teraz obserwować. I ścian na szczęście już się nie pokrywa tym gipsem i możemy zauważyć, jak kiedyś budowano te budynki i co skrywały. Tu pojawiliśmy się z marszu zaraz po pobycie w Parisal de Beseite i pojawiliśmy się tutaj w Val de Robles. I tutaj ta wspomniana rozeta, proszę zobaczyć, jak kiedyś budowano. Wszystko było robione tak, jak powinno być. I tutaj mamy jeszcze wejście do tego zamku. Pięknie zakonserwowany zamek i kościół tuż obok. Także to jest wszystko do zwiedzania. Ale tak jak wspominałam wcześniej, warto właśnie skorzystać z tego maleńkiego biura turystycznego, które jeszcze umieszczę na koniec tą reklamę, gdzie się to znajduje, gdzie można zobaczyć, kiedy organizowane są te wycieczki i wtedy z nimi najpierw zobaczyć to, a później jeszcze sobie samemu pochodzić po mieście i zobaczyć. I opowiadają wiele różnych ciekawostek, które możemy nawet nie zauważyć, nie zdać sobie sprawy zwykłym spacerem przez miasto. A oni to wszystko nakreślają i dają pewną ideę, jak to wszystko kiedyś wyglądało. Także warto. A my jesteśmy tu jak widać, już się coraz bardziej ściemnia i staramy się wykorzystać ten wieczór właśnie w Val de Robles i oglądamy zakamarki tego urokliwego miasteczka, uznawanego jedno z najpiękniejszych miasteczek w Hiszpanii. I faktycznie warto, że mają taką ocenę, bo jest tutaj wiele rzeczy zachowanych i pięknie jest to wszystko zagospodarowane. W ogóle ta cała komarka Matarania. Teraz jesteśmy jeszcze w tej części wyższej w miasteczku. Już schodzimy poniżej zamku i kościoła. I pomału będziemy się kierować dwie uliczki w dół, tam gdzie znajduje się centrum miasta. I co warte, na pewno tam zobaczymy przed mostem i wejściem do miasta. Znajduje się Urząd Miasta, stara budowla, takie ważne dzieło manieryzmu aragońskiego. I co ciekawe, taka ciekawostka, jak w 1929 roku robili międzynarodową wystawę w Barcelonie, to odtworzono ten budynek, co jest właśnie ciekawe. I ten budynek oryginalny, który tutaj widzimy, ukończono w 1599 roku, co widać po herbach z dębem i dacie na fasadzie głównej. Takie różna symbolika jest na tym
na tej budowli, wsparta na dwóch kranach, są drzwi tutaj pod gankiem specyficzne i całość wykonana jest z rzeźbionego kamienia i składa się z trzech kondygnacji podkreślających widok elewacji na ten plac, który się znajduje tam, na którym parterze znajdują się, czy znajdował kiedyś, targ rybny z półkolistymi łukami. Jedna na placu i trzy na sąsiedniej ulicy. I wewnątrz znajduje się korpus schodów, lochy, oczywiście, jak to w takich budynkach bywa, w niektórych urzędach miejskich. I belkowanie oddziela główną kondygnację od zewnątrz z trzema otworami, z których dwa tworzą balkon z kutego żelaza, a drugi oddzielny. I na tym piętrze możemy zobaczyć urzędy miejskie i dom komornika. I górne piętro ma ciągłą serię półkolistych łuków i mieszczą różne pomieszczenia. Tam też warto zajrzeć, gdy jest otwarte to w dzień powszedni i zobaczyć, bo budynek jest warty zobaczenia. I coś ciekawe, nad łukami budynek zamyka wysunięty okap z girlandami, strygifami i metopami. Ale co mi się osobiście najbardziej podoba, i właśnie w taki wieczorny dzień, już wieczorem, na tym placyku, pod tym urzędem miasta, są okna, z których można, piękne okna z oryginalnymi starymi okuciami, przez które można podziwiać rzekę płynącą tam, rzekę Matarania i średniowieczny most. I gdy zbliża się wieczór, zbliża się noc, te światła pięknie to wszystko oświetlają, dają cienie i wtedy jest czas, najlepszy czas, gdyby obserwować właśnie z tych okien, z tego patio, które jest tam na parterze i jest dostępne cały czas, ten teren. I to jeszcze na koniec jeszcze tam zejdziemy. Wszystko zobaczymy tam. W odpowiednim momencie, gdy noc już zbliży się, pomału już zapada noc. Jak widzimy, te średniowieczne miasteczka, gdy robi się coraz ciemniej, jeszcze mają ten swój urok taki dodatkowy. Te cienie wibrujące na tych ścianach. Te wąskie uliczki. Wszystko zależy od odświetlenia. Czasem jakieś detale widzimy w dzień, a czasem detale pojawiają się dopiero przed zmrokiem lub po zmroku, gdy pada na nie światło. Także dlatego postanowiłam jeszcze nagrać dzisiaj to z tego Val de Robles, bo to jest też taki unikalny moment, gdy możemy zobaczyć. Tak, to jest właśnie to, ten urząd miasta. Właśnie tam już pomału będziemy schodzić. Tu jeszcze tylko zobaczymy pewne zbliżenia tych malowideł, które znajdują się na tym urzędzie.
chwila cierpliwości i dojdziemy do tego kamiennego mostu. Zaraz go wkrótce zobaczymy. Co ciekawe, ta budowa tego mostu była związana z budową murów wokół miasta i w takim roku 1390 na ten rok jest datowany. A my jeszcze podziwiamy detale z daleka i to miejskie jądro, które wyrosło u podnóża kościoła i zamku w stronę właśnie rzeki. I ten most został murowany, ufortyfikowany i tam było wejście i wjazd do miasta. Taki średniowieczny most o profilu murowanym z czterema widocznymi i lekko spiczastymi oczkami oraz mocnymi falochronami w kształcie klina. To zobaczymy. A tutaj mamy właśnie te okna i warto przyjrzeć się. Jak pięknie są zachowane. I widok, jaki się właśnie rozpościera na ten murowany most i na te mocne falochrony w kształcie klina, które mają podwójną misję zapobiegania gromadzenia się kód i przeciwdziałania naporowi wody podczas powodzi. O, dokładnie to widać. Takie rozwiązania kiedyś były skuteczne i jak widzimy, ten most z kamienia stoi do dziś. Sam ten ratusz, którego patio teraz oglądamy, proszę zobaczyć, jakie blachy, stare okucia, doskonale możemy to podziwiać, gdyż ludzie dbali o to, co mieli i raz zrobione, nie było dewastowane i wymieniane znowu na kolejne, ale dbano o to, co zostało zrobione. Dlatego to mamy. Choć ten ratusz powstał 200 lat później niż ten most, to portal San Roque jest najlepszym przykładem pozostałości z 7 istniejących w mieście, którego drzwi mają kształt półkola i są zakończone niszą. Właśnie to wejście do miasta tuż przy końcu tego mostu. Jest też drugi, tak zwany Bergos, znajdujący się w górnej części miasta. Półokrągły portal, który flankuje zwierzom ze strzałkami. I pozostałości pierwotnego muru znajdują się na ulicy Łeska. I wewnątrz niektórych domów nadal widoczne są łuki i sklepienia. Zwłaszcza Fonda La Plaza, która zachowuje elementy stylistyczne, takie jak galeria narożna, wieża, blanki i maszkarony. A tuż obok Urzędu Miasta znajduje się pałacowy dom Perereta i ratusz właśnie. Ukończone w 1599 roku, będące jednym z najważniejszych świadectw tego manieryzmu aragońskiego, o którym wspominałam już wcześniej. I w górnej części miasta znajduje się zespół tego zamku i kościoła. Potem jeszcze do niego tam podejdziemy z powrotem, gdyż tam akurat jest parking. Proszę zobaczyć, ciekawe są tuż u wejścia do miasta małpy. Widzimy ciało lwa z głową małpy. I tu jest właśnie to
ten wjazd do miasta. Tak, tak było to wszystko ufortyfikowane. Dołem płynęła woda. Tu mamy jeszcze stary zegar słoneczny, który pokazywał czas wjeżdżającym do miasta. Tu akurat jest hotel, restauracja. Bardzo ciekawe miejsce w środku, jest pięknie urządzone. Tam można też wejść i zobaczyć. Proszę zobaczyć. Taka właśnie aragońska Toskania tutaj, w tym rejonie tak zwana się znajduje. Zbliża się noc. I coraz piękniej to widać. Także my jeszcze korzystamy ze spaceru, jeszcze oglądamy. Tak jak widać, u góry jest zamek i kościół dominujący nad miastem. Tu były dookoła mury jeszcze. Tak jak widać, pobliskie domy wszystko to zagospodarowały i odkryły. I widok na most. Także piękna noc w rejonie Matarania. Gra świateł. I zapraszam do tego regionu. Jest naprawdę warto. Magiczne miejsce, gdzie łączą się dawne epoki z teraźniejszością. I spacer nocny czy wieczorny takimi uliczkami dodatkowo jeszcze potęguje te odczucia. Także już się na tym etapie żegnam i jeszcze zostawiam Was z ostatnimi widokami na to miasteczko Val de Robles, na ten piękny most średniowieczny, na tą bramę i na panoramę miasta. Jeszcze będziemy szli pomalutku tymi uliczkami. Mało przechodniów jest. Jest cisza, spokój. I przyglądamy się różnym detalom. Cieniom i światłom. Także zapraszam na spokojne oglądanie. I do zobaczenia wkrótce. Thank you.
Gracias. Son 600 años. 620. No, 700. Estamos en el 2000. No, sí, no. 22. 14, 622. 622. ¿Qué? Ah, que grabas en OZA, ok.